Witam wszystkich. My jesteśmy przed transformacją. Widzimy, że będzie zmiana węzłów księżycowych, czyli zmiana węzłów daje nam zmianę w losie. I nas czeka maraton, który będzie w sierpniu. Co to znaczy maraton? Będzie 15 lekcji pod rząd, czyli 3 dni będą lecieć lekcje o podobnej tematyce. Podobna tematyka to jest osobowość i los. Komu jest potrzebny ten maraton? I co my chcemy nim powiedzieć? Dlaczego ludzie niezadowoleni ze swojego życia? Jakie sprzeczności mogą przeszkadzać w tym, żeby wybudować swój los tak, jak im się chce. Ludzie muszą wiedzieć o tym, jak wybierać strategię osobowości, rozwoju osobistego, jak osiągać sukces, jak czynić swoją karierę. Można będzie dostać praktyczne rekomendacje, tam gdzie są linii napięcia, bo będziemy ten maraton łączyć nie tylko z filozofią, ale z numerologią. I chciałam Wam pokazać to, że już my jesteśmy w nowej epoce i już zmieniają się obliczenia, zmieniają się narzędzia w ogóle, stają się bardziej subtelne, bardziej indywidualne, rośnie takie pojęcie jak indywidualność. I tym chcę z Wami podzielić się. Tematy maratonu Wy oczywiście widzieliście. Zaczynamy my pierwszy dzień. Ja los jako taniec pomiędzy jaźnią a ego. Czyli to, jak nasza wewnętrzny nasz świat, jak on zmienia swoje role. Przez jakie cykle, okresy musi przejść, dojrzeć, z czym te okresy są powiązane. Drugi u nas dzień jest związany z archetypem, rolą, jako archetyp, który zmienia scenariusz losu całego rodu, archetyp, który zmienia duchowość rodu. I potem trzeci u nas dzień, co oznacza, kiedy człowiek wyrzeka się swojego losu. Także dowiecie się o tym, czym jest liderstwo, kiedy ona u nas zaczyna wzrastać. Ja też zauważyłam na konsultacjach, zauważyłam, jak ludzie mylą dużo pojęcia. Jedni przychodzą i mówią, że trzeba ego zniszczyć i nie wiedzą o tym, że to jest wzięte z buddyjskich praktyk. Drudzy przychodzą i chcą powiedzieć o tym, że nie, że ja muszę budować na odwrotnie swoje ego i nie wiedzą o tym, że to jest psychologiczny taki aspekt. I u nas na maratonie jest powiązane wszystko. I psychologia, i metafizyka, i filozofia, i numerologia. Czyli ja pokażę w obliczeniach, dokąd my możemy zbierać i jaka energia za tym stoi. Także to jest ważny taki haczyk i kluczowy moment. Ten maraton będzie potrzebny i tym ludziom, którym pracują ze sobą, i tym, którzy pracują z innymi ludźmi. Także u nas, na nas czeka bardzo, bardzo losowe wydarzenia i zakładają się okres na następne 18 lat. Dotknie ten okres takich energii stabilnych, czyli my przeżyliśmy zmiany w finansowych aspektach. Od 1,5-2 lata temu, kiedy węzły zmieniali znak byk-skorpion, od my przeżywaliśmy różne wstrząsy w materialnych aspektach. I teraz wszystko to, co jest materialne, to ten baran musi pozbierać w jedną całość i stworzyć z tego nowy nurt, bo teraz zmiany tych węzłów powstają na osi baran-waga. I my mamy wybór, albo będzie wzrastała nasza indywidualność, albo my cały czas będziemy zostawały w jakimś
nie wiedzę o sobie, nie wiem, kim ja jestem, co ja mogę z tym zrobić, w takim stanie zawieszenia i nieokreśloności. Waga z kolei nam podpowiada, z kim nam dobrze się współpracuje, co nam należy zrobić, dlatego żeby ta współpraca, ta przestrzeń my udawała się dobrze. Dlatego teraz to, co byk zrobił, czyli dał nam materialne formy, w te materialne formy wkłada się po prostu nowy oddech życia, żeby ta forma zaczęła żyć. I dlatego będą pojawiać się nowe idee, nowy format relacji, nowy. Baran to też znak, który zmusza nas do aktywności. Bądź aktywny, wstawaj, rób, przejawiaj inicjatywę, bądź przedsiębiorczy, czyli powstaną nowe firmy różnego rodzaju. Aktywuj swoją wolę, aktywuj wolę do dbania o swoje ciało, sport, ruch, jak najbardziej. To wszystko będzie napędzało energię. Baran to też nam wskazuje, że można zostać majstrem swojego dzieła. A dlatego, żeby zostać majstrem swojego dzieła, to trzeba wiedzieć i mieć bardzo fajną aparaturę. Porównujcie do dentysty. Wy możecie przyjść do dentysty, który tam wam młotkiem poleci zęba, a wy możecie przyjść do dentysty, który sprawdzi, gdzie znajduje się ta mała dziura i wejść w nią tak, żeby u was nic nie bolało. To jest to samo. Dlatego my, nasza cała ekipa, ulepszamy narzędzia w pracy z ludźmi. Ulepszamy narzędzia, robimy ich bardziej perspektywiczne, działamy na perspektywę. I dlatego my podpowiadamy, co można jeszcze zrobić, jakie ćwiczenia zastosować, jak otworzyć się na swoje zdrowie, jak przepracować to w swojej psychice, przetrawić. I u nas są bardzo fajne kursy, takie, które tylko są u nas, nigdzie wy tego nie znajdziecie, to było bardzo indywidualistyczne i oryginalne rzeczy na naszej platformie. U nas jest diagnostyczny dział, gdzie wy możecie wziąć analizę i zdiagnozować swój stan. U nas jest diagnostyczny dział okresu czasowego, gdzie można sprawdzić na przykład, jaki będzie mój rok, z czym ja mogę się spotkać, czy będzie lżej, czy nie będzie lżej. U nas są terapeutyczne działy. U nas z terapeutycznym działem są związane karty metaforyczne dla waszych własnych terapii domowych. U nas z terapeutycznym działem związane są gry, gdzie wy możecie zagrać i z lekkością, bez ciężaru określić swój wachlarz sytuacji, problem i rozwiązania. I u nas jest szkoła. Szkoła, która może nauczyć specjalista pracować, widzieć swoje problemy, widzieć swoje punkty wzrostu. Także my jesteśmy przygotowani do takiego baraniego efektu, czyli efektu ognistego i efektu ja, efektu oryginalności. Jest waga, czyli вот ta jest oś, baran waga, tak? Gdzie my musimy wzmocnić swój fundament. Zwróćcie się na swoją przeszłość, pomyślcie o tym, kto wam pomagał, kto dawał wam motywację i natchnienie. Koniecznie musicie na to zwrócić uwagę, być wdzięczny takim ludziom albo zbiegom okoliczności. Na przykład niektórzy ludzie bardzo dobrze funkcjonują tylko kiedy jest kryzys. Trzeba takie rzeczy zauważać. A także waga, ona mówi o tym, naucz się patrzeć na nowe formy współpracy, czyli ktoś może tobie dać nową wiedzę, nową poradę, nowy kierunek, żeby ty spojrzał tam, gdzie trzeba, bo to jest waga. Jeśli ty nie chcesz nic robić ze sobą, bo po prostu tobie to nie pasuje, ni liderem być nie chcesz, ni współpracować nie chcesz, to wyjdą na powierzchnię takie trudności, jak samotność.
ja nie mogę być z nikim i nie mogę być sam. Kompleks samotności. To nie oznacza, że tobie w samotności będzie dobrze. Nie, to jest przepracowana samotność. A kiedy jest kompleks, czyli ja bym chciał z kimś być w parze, a u mnie nie wychodzi i wyjdą trudności w relacjach parnych, albo ja nie mogę otrzymać ten rezultat, który mi się chce otrzymać, bo ja w ogóle nic nie kształtuję, nie mogę uformować, albo zbiegi okoliczności mnie zmuszają do jakiegoś wyboru, a ja nie jestem w stanie. Вот на ostatnią chwilę mogę, może ja podejmę jakąś decyzję, skończę w ostatni wagon. Nie mogę siebie realizować w żadnej tematyce, nie mogę realizować siebie w relacjach, albo nic nie robiłam dla tego, żeby te relacje wzmacniać. No, oni tam przebiegali, jak przebiegali, a teraz bach i jest rozwód nagle. Albo niedomówienia. Jakieś niedomówienia mogą wypłynąć i pokazać się nam, że z czym to jest związane i jak to było źle. Nie jest najlepszy czas zakładać procesy sądowe, jeśli wy w czymś nie jesteście pewni. Nie jest czas. Lepiej ten czas chociażby z pół roku do zaćmienia odczekać. Jeśli na przykład u was jest jakaś firma, są usługi i nie ma klientów na te usługi, znaczy, że wam trzeba naprawić tą współpracę albo coś zmienić w waszej organizacji. I wyjdzie problem zdrowia, nierównowaga hormonalna, mogą często być problemy związane z gardłem, mogą być problemy, które będą związane ze skórą i mogą być problemy, które związane z jakąś niestabilnością. Jeden organ parny na przykład bardziej boli, drugi mniej. To trzeba zwrócić i zrównoważyć to kobiecą energią. I o tym, jak równoważyć różne energie, my będziemy mówić też na naszym takim pierwszym, bardzo silnym, poważnym maratonie. Los jako organ irracjonalny. I dlatego, żeby te aktywacje u was jakoś tam przebiegali, to włączajcie sport, włączajcie współpracę, znajdujcie bardzo oryginalną, ciekawą wiedzą, taką, gdzie nigdzie nie ma, syntezujcie dużo rzeczy i róbcie stawkę na indywidualność, na waszą indywidualność. A dlatego, żeby odpowiedzieć pytanie, gdzie moja indywidualność, trzeba znać bardzo dobrze odpowiedź na pytanie, kim ja jestem. Od ludzi, którzy nie będą wiedzieli, kim ja jestem, to znaczy, że będą szukać siebie długo i będą w jakichś nieokreślonych, zawieszonych warunkach. Dlatego w tych energiach, te energie, które my zakładamy sobie no, taki duży okres na 18-20 lat i Pluton, który współdziała teraz z tymi karmicznymi węzłami, on to potwierdza i Wenus, który zaczyna teraz spowalniać się i będzie wchodził w ruch wsteczny, to też nam to pokaże, że jakieś relacje będą się zmieniać, a jakieś relacje przeżyją po prostu kryzys. Jeśli my mówimy o znakach, to baran będzie musiał, tak najlepiej, będzie musiał zmuszać siebie do badania nowych stref życia, bo kosmos dla barana przygotował mnóstwo różnych rzeczy i po prostu trzeba wychodzić na wolność. Chcę wolności, chcę nowego, chcę zmiany, chcę nowych kroków. Ja wchodzę w takie doświadczenie, które ja jeszcze nie znałam. Ja nie wiedziałam, że ono tak może być. To jest ważne dla barana, dlatego wasze dzieci, jeśli oni mają ten znak silny, to oni będą aktywnie mówić, zgłaszać, demonstrować i manifestować swoje ja. Ot, ja taki, ja w to wchodzę. Ja będę postępować tak i to jest dobre. Czyli w nich będą budzić się nowe archetypy. W nich będą budzić się nowe
programy losowe, będą budzić się takie rzeczy, które na przykład jeszcze doprowadzą ich, dopiero doprowadzą do nowego doświadczenia. Ja będę tam, gdzie nigdy nie byłem, ja wybiorę taką drogą, której jeszcze nie wybierałem, ja będę transformować swoje lęki. To barany będą się spotykać ze swoimi lękami i będą musiały ich spalić. I oczywiście takie kroki, a nie doprowadzają do narodzenia czegoś nowego. Byk. Byk otwiera swoją drogę do doroślenia. Droga do doroślenia, czyli wyjścia na nowe zasoby. Вот, co to znaczy wyjścia na nowe zasoby? No na przykład, ty jadłeś ciągle kaszę i kasza już tobie nie smakuje. Poszukaj czegoś nowego. Ty wychodzisz i szukasz czegoś nowego. Warzywa, jakieś inne wyroby i tak dalej. Вот, to jest nowe zasoby. Tam już to już nie mam skąd wziąć. Ja muszę wybudować coś nowego, nowa wiedza, rozszerzenie tej wiedzy, nowy stosunek do swojego zdrowia, to jest nowe i to, co nowe, ono zostanie na bardzo długi czas i to jest doroślenie, ja idę szukać swoich zasobów, a dlatego, żeby znaleźć nowe te zasoby, ja muszę nauczyć się odgrywać nową rolę. Czyli coś zmienić, coś zaakceptować, działać samodzielnie i wszystko ja to będę robić sam. Ja nie będę ni na kim polegać. Czyli byk powinien przemyśleć swoje słabe strony, po prostu słabe strony. Przyznać je, uznać je i znaleźć im miejsce. Jeśli ja jestem powolny, znaczy, że вот w tym ja będę dobry i to będę robić. Jeśli że odwrotnie, ja jestem za szybki, вот ja w tym będę dobry. On, to jest tam takim behawioralnym aspekcie. Вот ja muszę, вот temu ja to nauczę się. Jeśli ja nie systematyczny, ja muszę temu się nauczyć. Вот jeśli ja jest taki, to ja temu się nauczę. To jest taki aspekt doroślenia. Dlatego to pracować twórczo, być unikalnym. Byk też musi przemyśleć, w czym ja jestem unikalny, specyficzny, wspaniały, вот w czym, w którym momencie. Po prostu powiedzieć ogólnymi słowami, ja jestem piękny, albo ja jestem tam mądry, w czym konkretnie mądry i w czym jesteś konkretnie piękny. Dlatego trzeba znać siebie bardzo dobrze. Jeśli my mówimy o bliźniętach, to co już napisałam i w artykule, że bliźnięta nie wchodzą w jakąś taką nową rolę, oni tworzą nowe możliwości, też stary świat dla nich staje się już niezasobnym i zamknie się taki duży plast przeszłości za nimi. Na początku u bliźniętów to wszystko będzie powstawało na jakimś intelektualizmie, czyli ja to rozumiem, ja muszę to zrozumieć. Jak tylko zrozumie i jak tylko intelektualnie wszystko zważy, zrozumiem, że tak jest, to wtedy oni będą iść jak burza w swoją przyszłość nową, oni faktycznie zamkną wszystko, co za nimi jest, u nich będzie nowa rola, nowe znajomości, nowe doświadczenia, tematy zdrowia będą ważne dla nich. Вот po prostu tam moja przeszłość, nawet rodowa przeszłość, u nich się zamknie i będzie tworzyć się coś nowego. Także tutaj u bliźniętów to jest zadbać o imidż, ale najpierw przepuścić przez intelekt. Ja muszę to zrozumieć. Ja muszę zrozumieć, jak działał stary archetyp i jak będzie działać nowy archetyp. I ta przeszłość dla nich może skończyć się nagle. Nagle nawet mogą być do tego absolutnie nieprzygotowane. I im trzeba będzie dać czas, żeby przyzwyczaić się do tego nowego uświadomienia. Dlatego u nich taka będzie dłuższa trochę transformacja. Jeśli my mówimy o raku, to los zgarnia po prostu ich, raków, i ciągnie na zmiany. Вот nie żadnego kroku do tyłu, żadnego kroku
żeby nie robić takiego, że ja to coś rzucę i pójdę gdzieś. Вот w kariera, sukces i trzeba iść do nowych, świeżych celi. Trzeba teraz łapać ten moment i łączyć się ze swoją misją. Realizuj to, co było już założone tam w środku. Poza tym, tak jak ja też pisałam o tym, że dla raków ważny jest czas. Każdą chwilę wykorzystywać z głębokim sensem. I raki będą miały zmiany, jeśli oni przemyślą swoje wewnętrzne takie doświadczenia, co ja osiągnęłam, na jakim ja fundamencie stoję. Kiedy rak dobrze spojrzy na swój fundament, co on ma, to wtedy z tego muszą wyrastać nowe linie, nowe drogi. Jeśli na przykład rak czuje siebie bardzo dobrym tam, lekarzem, tak, to on może na przykład dołączyć do swojej specjalizacji, dodatkową specjalizację i iść dalej w to. Jeśli rak czuje, że on jest dobrym lekarzem, to no, na przykład tam, no, nie wiem, ma malarstwo, artystyzmu, mu trzeba będzie się uczyć długo, długo. On wtedy długo, długo będzie doświadczał to. A mu już trzeba teraz łapać ten sukces. Los po prostu go ciągnie. W ogóle, kiedy los ciągnie, kiedy włączają się takie aspekty, to jest bardzo ważne każdą nawet małą decyzję ważyć, bo ta każda mała decyzja, ona może potem dać olbrzymi rezultat. Nawet słowo, nawet gest musi być wszystko przemyślane, inaczej ta cała konstrukcja losu może po prostu gdzieś tam spaść, przewrócić się. Jeśli my mówimy o tym, jak będzie lwam, to lew dostaje siłę życiową, włącza się nowa siła. I tutaj ważne jest dla lwa komunikacja. Ja muszę nauczyć się tej komunikacji, żeby rozumieć, a dlaczego ludzie tak postępują, dlaczego oni ze mną tak rozmawiają. I teraz lew bardzo dobrze, jak trochę tak pobędzie uczniem. Pobędzie uczniem, pobędzie w ciszy, poobserwuje innych ludzi, zważy ich postępowania i wykorzystywać psychologię jako narzędzie, żeby być w tym świecie ludzi. Вот lew musi to zrozumieć. Bardzo dobrze, jeśli lew nawet spojrzy potem na siebie i przemyśli lew, co ja robiłam nie tak i co ja mogę teraz zrobić dla swojej przyszłości. Zostać ekspertem tego, co było, przeanalizować, bardzo obiektywnie przeanalizować i potem to z tego wynieść wnioski na zewnątrz. I wtedy można powiedzieć, osiągnąć bardzo wysokich celi. No ja mówię, psychologia u lwa to będzie po prostu jako narzędzia. Panna może przeżyć kryzys, może spróbować różne rzeczy, u panny mogą pojawić się kryzysy w pracy i przez to panna może dla siebie znaleźć nowe źródła rozwoju, nowe takie punkty, o to ja będę rozwijać. Musi odnowić swoje usługi, a odnowienie usług doprowadzi do poznania nowych ludzi i bardzo ważne dla panny umieć synchronizować się z tym, co kosmos chce powiedzieć. Od panna musi wpaść w swój odpowiedni rytm, bo panna teraz wypadnie z tego rytmu i dlatego mogą powstać kryzysy. I zanim ona wkręci się na nowo, synchronizuje się ze swoim rytmem przy pomocy jakichś nowych narzędzi. Możliwe tak, że panna coś odpychała, mówiła na przykład, nie, ja grupowo pracować nie będzie, a to będzie dobre. Może być tak, że na przykład jakąś usługę ja nie będę włączać, a to będzie dodatkowe dobrze. Od ten kryzys, on pokaże, co należy na siebie założyć jeszcze nowego, żeby dobrze wyglądać. Waga to jest czas na uwolnienie się i to jest czas na to, żeby otwierać w sobie nowe siły.
waga może spanikować w tym czasie, no bo to jest główne te cztery znaki, które dotkną te węzły, to jest waga baran i rak i koziorożec. No a reszta będzie tak po kawałku podbierać od tych transformacji i waga może poddawać się paniki, może nieprawidłowo oceniać sytuację i dlatego waga musi się spiąć, być od siebie wymagającej, nie tak na ostatnią chwilę, nie tak bez dyscypliny, tylko waga musi wyhodować w sobie wewnętrznego dorosłego. Dlatego ważne być teraz, w tej chwili obserwatorem, popatrzeć, co mi dało to, co mi dało to, co mi dało to, wszystko zważyć, pozbierać, zrobić taką syntezę sobie współpracy i waga musi ruszyć na zewnątrz z nowymi twórczymi pomysłami. Każdy twórczy pomysł, a może to, może to, może to nowe, może dla niej przynieść bardzo dobry sukces. Jeśli my mówimy o skorpionie, to skorpionie pisałam, że odnawia się energetyczne pole, czyli aktualizacja na poziomie ciała. Odczuć ciała, pracy z ciałem, zaciśnięcia się cielesnego i u skorpionów transformuje się materia. Materia, punkty wsparcia, od kiedyś opierałam się na to, a może tamto będzie dla mnie lepsze, może być ja inaczej muszę spojrzeć na swoje traumy, pozamykać ze sobą jakieś tam rzeczy, może ja muszę przebudować swoje wartości, żeby oni mnie już tak nie obciążały, to są traumy ciała i skorpion musi się wziąć za cielesne swoje zdrowie, psychosomatykę, ze swoje emocje, od gdzie ja, gdzie mnie jest za dużo, a gdzie mnie nie ma w ogóle. Na przykład może być za dużo, ja uczestniczę w życiu kogoś, a teraz ja muszę się wycofać, bo mnie tam serce boli. Tak, jeśli my mówimy o strzelcu, to strzelec musi aktywować w sobie żeńską energię. Każdy strzelec, nawet jeśli to jest mężczyzna, dlatego że aktywuje w tym momencie cierpliwość i oczekiwania. To pomoże porozstawiać odpowiednie priorytety, to pomoże tak spokojnie przejść z jednego scenariusza w życiu w drugi scenariusz w życiu, to pomoże spokojnie zakończyć sobie jakieś tam rzeczy z przeszłością. Strzelec nie powinien być raptusem, szybciorem, on musi to transformować płynnie, płynnie wejść bez traum. Im bardziej to będzie płynnie, tym będzie lepiej. I strzelec powinien zwrócić uwagę na swoją strukturę taką jak Eros, która mu pomoże w tym, żeby to przeżyć i przejść. Dlatego bierzcie swoje analizy podświadomości, żeby popatrzeć, a co mi daje mój Eros. I tak, my doszliśmy do koziorożca. Koziorożec, który u niego budują się nowe, wewnętrzne nurty energetyczne, to tak, jeśli obrazowo to pokazać, że budują się pod ziemią nowe energetyczne nurty wody, takie podziemne. Kiedyś oni połączą się w jedne, w coś jednego i to nastanie wybuch. To może być tak, że aktywują się rodowe programy, które będą jak tektoniczne potem płyty wszystko zmieniać. Tylko koziorożcu na to jest potrzebny czas. Koziorożec, on i mniej będzie miał chaosu, i mniej będzie miał nieprzemyślonych ruchów, tym będzie lepiej. Tym szybciej te programy rodowe poukładają się zgodnie z indywidualnością. I bardzo właśnie często na terapii, ja zawsze mówię, zaczynać terapię trzeba nie od rodu, a od samego siebie. Indywidualność, indywidualność, indywidualność. Zobaczcie, w jaki czas my weszliśmy. Wtedy, kiedy zmieniają się programy rodowe absolutnie w całym świecie. I dlatego nasza indywidualność, ona stoi, nie wie, dokąd ma iść. Ja nie mam siły, ja nie mam potęgi, ja nie mam zasobów, ja nie wiem, do jakiego rodu ja w ogóle należę. Dlatego najpierw trzeba zbadać siebie, a potem, jeśli chcesz pójść dalej, bo rozwój, praca nad sobą, ona wygląda jak mandala.
Czyli my nawet narzędzie diagnostyczne w naszym gabinecie nie przedstawione jako mandala. Czyli ty jesteś ja w centrum, potem twoje rodowe aspekty i programy. Dalej idzie u ciebie czas poznawania, kim ty jesteś, archetypy twoje. Jest 11 kobiet, 11 mężczyzn, twoje archetypy, które tworzą jedną piramidę twojej misji. Вот так выглядит развитие. Не просто ты стоишь там четверком, пятком, шестком и так далее. Нет, ты есть в комплексе и на в плащине можешь, видишь, как себя развиваешь в плащине, то есть показываем тебе твои архетипы, и видишь, как развиваешься в часе. И тогда сингаешь по правдивое свое призначение, а не просто распотребление призначения как профессия. То есть совершенно иные вещи. I dlatego od u koziorożca będzie tak, najpierw ja вот muszę poznać samego siebie i potem ja popatrzę, jak wygląda, co ja na tle rodu, co ja mogę w ród wnieść i co wziąć i według jak ja mogę swoją indywidualnością transformować rodowe scenariusze. Jeśli u mnie na przykład tam, nie wiem, babcie nie mogły wyjść tam normalnie za mąż, to co ja swoją indywidualnością, jakiego mężczyzny ja mogę przyciągnąć, żeby utrzymać ten związek, powiedzmy, do końca życia. No tak wygląda transformacja ja-ród. I o tym też my będziemy mówić na maratonie. Jeśli u nas jest teraz wodnik, to wodnik, on może odczuwać sobie wołania twórczości, zmian, spróbować wszystkiego po trochu i co jest ważne dla wodnika, on musi teraz postać na poziomie ucznia. Epoka dopiero się zaczyna, tak? Wodniki i tak nie mogą teraz nabrać tyle siły, ile tam mogą. Epoka dopiero się zaczyna. I wodnik teraz powinien, nawet jeśli on jest bardzo wielkim ekspertem, powinien postać na pozycję ucznia, żeby nazbierać więcej energii. Znaleźć swojego nauczyciela. Kto jest karmicznie nauczycielem? To jest ten, który przeprowadza człowieka na nowy energetyczny nurt. Wyższy, kto sam ciągle się doskonali, kto sam pokazuje, że można jeszcze wyżej pójść. I wtedy wodnik, on musi spotkać takiego dla siebie nauczyciela. Taki, który weźmie za rękę, pokaże, jak można się rozwijać, w czym można się rozwijać i wtedy on tylko przejdzie na ten nowy poziom. Dlatego on musi nauczyć się. Nowa wiedza dla wodnika, nowe podróże. No jest nad czym pracować, tylko ważne, że jeszcze u wodnika cień może pokazać się na zewnątrz, dlatego popatrzeć w analizę podświadomości, gdzie jest mój cień, gdzie jest scenariusz mojego cienia i jak z tym scenariuszem warto popracować, przedłużyć, zrozumieć, tak, to. I u nas są ryby. Ryby, nie mówię o tym, że trzeba zrobić, stworzyć sobie możliwości kwantowego skoku w przyszłość, ale trzeba rękę przeszłości już puścić. Nie, tam my już nie aktywujemy, tam były punkty wsparcia bardzo dobrze, tam były jakieś wartości, ja tego się trzymam, a вот teraz ja odnawiam sobie wartości i to w zasadzie te odnowienie wartości no, doprowadza do takiego kwantowego wybuchu i bach, ty okazuje się w nowym miejscu, odnowienie wartości. I tak będą wyglądać nasze zmiany. Więcej jeszcze o tym ja będę pisać w naszym kanale Telegram, bo Telegram jest narzędzie, które jest lepsze technicznie i tam ja będę dawać też wskazówki i daję. U nas jest bardzo potężny, bardzo dużo jest informacji. Dlatego subskrybujcie i czytajcie. I tam będą ćwiczenia, tam będą wiadomości i wszystko, co z tym związane. Z maratonami, z sytuacjami, ze zbiegiem okolicznościami, to jest tam cały darmowy materiał. Co jeszcze chcę wam powiedzieć, że to jest nasz pierwszy maraton. Kto nie będzie z nami, to może potem kupić sobie nagrania. Kto nie będzie chciał nagrania w całości, może sobie rozbić na kawałki i też kupować. I oczywiście my otwieramy nowe kierunki w naszej szkole. To jest integralna psychologia. To jest numerologiczny coaching. To jest psychosomatyka, gdzie wy możecie
занурить себя в новые ресурсы, в новые открытия, в мое велолетнее, 20-летнее досвидчение, день в день працы с людьми. И тушь открытия в разнами, бо новые вещи, чекавые вещи, вы можете знайдовать для себя, вносить в свой лос, вносить, видеть, как перемещаются структуры вашей психики, то есть неизбежно для новой эпохи, когда появляются новые тренды, хотя бы штучный интеллект, то есть новый тренд, и где в тем будет человек, где он может себе в тем знаешь. Вот то важно есть, чтобы человеку не сгинуть, не застать где-то там в темном пространстве. Дякую барзо и до видения. Зміняємося